Bez uchy zając i uszaty pisklak to ciepła i raczej budżetowa bajka, głównie dla młodego widza. Bajka została stworzona w Niemczech w 2013 roku. Fabuła jest dosyć prosta. Zajączek pozbawiony uszu ma problemy z nawiązywaniem relacji z innymi mieszkańcami lasu. Nikt nie chce się przyjaźnić z wybrakowanym zającem. Życie samotnego zająca zmienia się, gdy do jego drzwi przypadkiem puka małe jajko. Film ma spokojną fabułę i ogląda się go z przyjemnością. Promuje wiele pozytywnych treści i można przy nim spokojnie zostawić dziecko, nie obawiając się wystawienia na niewłaściwe treści czy niezrozumienia fabuły. Bajka w Polsce została wydana z lektorem, więc z tyłu słychać niemiecki dubbing, co dla mniej przyzwyczajonych uszu może tworzyć mały dyskomfort. Graficznie film to raczej dolna półka wśród średniaków. Nie jest źle, ale dziś tworzy się już animacje o wiele ładniejsze. Tylko co z tego, skoro bajka ta ma w sobie ten rodzaj magii, której brakuje wielu ładniejszym animacjom. Do seansu z tym filmem zaprosić można rodziny z małymi dziećmi i ewentualnie pary z wrażliwą drugą połową.